Siemanko, to ja wasz ulubiony wampir, a wy jesteście na moim kanale Recash Economy Gains, gdzie was uczę, w jaki sposób zarabiać na grach opartych o technologię blockchain, kryptowalutę i NFT. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to dajcie suba, dajcie dzwonek. No i pamiętajcie, jeżeli chcecie wspierać mój kanał, żeby się rozwijał i żebyście dostawali więcej informacji, więcej newsów, więcej poradników, to oglądajcie wszelkie tutaj stworzone filmy od deski do deski. Dzięki temu YouTube gdzieś tam dalej moje filmy pokazuje. A w dzisiejszych NFT newsach tradycyjnie spojrzymy na naszą stronę kryptoekipy, zobaczymy, co się dzieje w naszych tokenach, spojrzymy na statystyki, odgrzejemy kilka gier, a w zasadzie dwie, bo Alien Wars i Colonize Mars, i pokażemy, co tam się dzieje. Spojrzymy na Sorare oraz Crazy Defense Heroes. No i tradycyjnie też będzie Pegaxy, ponieważ no, jutro mamy zakup Pegasów. Mam nadzieję, że paru osobom udało się wskoczyć na tą white listę. Nie przedłużając, lecimy z tym koksem. Jak widzicie, macie naszą stronę kryptoekipy. Ja zachęcam do korzystania z naszych mediów społecznościowych, przede wszystkim z Telegrama i z grupy Edukacja, oraz zapraszam na grupę NFT. Jeżeli chodzi o grupę NFT, to znajdziecie tutaj pod opisem filmu. No i pamiętajcie, że obecnie to wszystko się tak rozwija, że czasami ciężko nadążyć, i grupy są po to, żeby wam pomóc rozwiązać wszelkie jakieś wątpliwości, odpowiedzieć na wasze pytania. Jak tylko możemy, to staramy się pomóc. No i wiadomo, że w kupie siła. Na grupie Edukacja ponad 5000 osób, także zawsze ktoś postara się wam zapewne odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o nasze filmy z wczoraj, no to zapraszam na Kryptomyśli Macieja. Pokazuję, w jaki sposób nie tracić zysków, czyli strategia na hossę, realizacja zysków poziomami. Myślę, że to dobry film nie tylko dla osób, które dopiero pojawiły się na rynku kryptowalutowym, ale też przypomnienie dla osób, które na tym rynku są, żeby was nie dotknęła taka stagnacja, żebyście za bardzo nie wierzyli w projekty. Pamiętajcie, wasza hossa jest wtedy, kiedy realizujecie zyski. No i warto siebie też wynagradzać za dobrze podjęte decyzje. I tutaj, jak widzicie, dwa filmy, które zostały wrzucone, to NFT newsy związane też z Pegaxy, no i film, takie pierwsze spojrzenie na tą grę Pegaxy, z uwagi, że jutro mamy sprzedaż tych Pegasów, także mam nadzieję, że wielu osobom udało się zapisać na whitelistę, którą dawałem w mediach społecznościowych, na Telegramie i na Twitterze i pod moimi filmami, także mam nadzieję, że trochę osób zdąży zakupić tutaj, jeżeli chodzi o Pegaxy. Lecimy do naszych tokenów. Jak widzicie, Tetan Arena, bardzo mocny wystrzał, już prawie 9 dolarów. Gdzieś tam pamiętam, jak ten projekt był chyba w około 3, także można było fajnie na tym zarobić. Crypto Professors też dosyć do przodu, 7 dni ponad 100%. Binamon coś tam zaczyna nam odrabiać. Co mnie cieszy, Project Quantum dosyć mocno się trzyma, oczywiście spadek w ciągu 7 dni o 30%. No tutaj nie wykręciłem kunka, powinienem gdzieś tam, jak było przy 40, po prostu sprzedać część tokena i zakupić go dużo niżej. Natomiast kopiąc fiaty, nie zawsze mam taką okazję. No jak widzicie, lekkie wzrosty na pozostałych gdzieś tam projektach. Zaraz sprawdzimy sobie, co to nam pospadało. No i tutaj widzę ten mój benzen, ale zaczyna z powrotem już odrabiać, także wszystko jest w porządku. Największe straty gdzieś tam Kryptomeda, Game Guardian. Tutaj mamy wysoką stratę na Crypto Tycoon, czyli w większości wypadków w projektach, w których nie jesteśmy. No tutaj Unicorn w ciągu 7 dni 33%, co się da gdzieś tam odczuć. No i na Cycie mamy też wielkie spadki. Widzę, że też Token Tower troszeczkę skorekcił.
No ale tutaj zobaczymy. W mojej opinii to dopiero wszystko się zaczyna. Listopad, grudzień powinien być pod znakiem play to earn. I gdzieś tam uważam, że w okolicach stycznia no, przyjdzie nam chyba się zmierzyć z mocną, że tak powiem, korektą, a kto wie, czy nie bessą. Pamiętajcie, że to są tylko moje dywagacje, to nie są żadne porady finansowe. Także ja gdzieś tam sobie zakładam to wszystko. Jak widzicie, tutaj TLM też troszeczkę ruszył i za chwilę powiemy, skąd te ruchy. Tutaj macie informacje odnośnie projektów NFT, które w ciągu 24 godzin, 10 projektów, które gdzieś tam osiągnęły wystrzał. OVR, tu jestem zaskoczony, bo ten projekt gdzieś tam w czeluściach był. Gamer Hash, tak, 29%. OMI, Engine, coś ruszyło. Natomiast te ruchy nie są jakieś takie znaczne, żeby się nimi, że tak powiem, zachwycać czy podniecać. Z projektów Play to Earn w ciągu 24 godzin WND, Gamer Hash, Move. Tutaj też są gdzieś tam przyzwoite skoki, natomiast pozostałe projekty jakieś tam w ciągu 24 godzin jakichś mocniejszych ruchów nie dokonały. I teraz mamy informację taką, że jest zbierana petycja, żeby odbanować wszelkie tutaj gry związane z NFT, które tutaj Steam zablokował. No, już się zaczyna chyba taka powoli wojenka pomiędzy gamingiem tradycyjnym a gamingiem osadzonym w blockchainie. No, myślę, że tutaj gaming tradycyjny stoi na straconej pozycji i im bardziej postara się zaadaptować do panujących warunków, tym szybciej część projektów gdzieś tam na tym wszystkim zyska. Natomiast no zobaczymy, jak to się wszystko będzie działo i zmieniało. Tutaj macie informacje odnośnie projektów, które startują w Most Valuable Builder części trzeciej. No i to są generalnie NFT i gaming. Jeżeli chodzi o gaming, to na pewno można wyróżnić Tetan Arena, Zoo Crypto World, Unicorn i Vanaka Farm. I jeżeli chodzi o te projekty, no to w Zoo Crypto World, Unicorn jestem gdzieś tam, no może nieaktywny, no bo Zoo Crypto World po prostu wrzuciłem na stacking. Tutaj zobaczymy, co tam ze skrzyni uda się wyczarować. Tetan Arena muszę się bardziej przyjrzeć, ale nie wiem, czy to już nie jest za późno, skoro token jest na poziomie $9. Vanaka Farm gdzieś tam byłem, poza tym będę obserwować, zobaczymy, czy zostanę farmerem. Ostatnio farming jest popularny na Waxie. Three Kingdoms Battle, tutaj macie informację, że oni będą przechodzić na nowy token TKS. Także należy gdzieś tam wykonać swapa. Ja jeszcze podejrzę, co się dzieje u nich na stronie, bo gdzieś tam po zablokowaniu tych walk no nie zaglądałem, bo głównie jakby moja strategia była oparta o te walki PvE. Natomiast postaram się zajrzeć i przybliżyć Wam, co trzeba tutaj dokonać, ponieważ kilka tam zmian będą dokonywać, co gdzieś tam dobrze wróży, tak? Bo TKB no niestety był też z kilkoma innymi tokenami jakby kojarzony, więc to wszystko jakby dziwnie wyglądało i tutaj taka zmiana chyba bardziej pod względem marketingowym, żeby ten token był chyba lepiej rozpoznawalny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ja mam jeszcze nadzieję, że tutaj raczej ten projekt się nie zawinie. I tutaj jeszcze z ważnych rzeczy jest właśnie informacja, że można sprzedać, można trzymać dalej lub zeswapować wkrótce ten token i też zeswapować stare NFT-ki, tak, które obecnie posiadamy, bo one też gdzieś tam będą dokonywane zmian. Odnośnie Pegaxy, bardzo fajny taki film pokazujący tego naszego Pegaza. No ten mi się bardzo podoba, to chyba ten Pegas związany gdzieś tam z ogniem.
I bardzo, bardzo fajny tekst. Pamiętaj, że to nie ty wybierasz Pegaza, tylko Pegas wybiera ciebie. Także, no, powiedzmy sobie szczerze, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Ja mam nadzieję, że uda mi się jakoś zakupić przynajmniej z dwa Pegazy, tak żeby rozpocząć tworzenie stajni, nie wiem, rozmnażanie tych Pegazów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ważna rzecz, dzisiaj Farasite rusza i o godzinie 13 będą właśnie dostępne te sektory. Ja już gdzieś tam sprawdzałem. Natomiast to oni mają problemy z marketingiem. Jakoś to słabo wszystko u nich śmiga. Jakoś mało informacji, ale z drugiej strony może to dla tych osób, które siedzą na samym początku, to dobrze, bo jak będzie boom na tą grę, to prawdopodobnie uda nam się porządnie na tym wszystkim zarobić. Jeżeli chodzi o Kolonizę Mars, to tu macie takiego giveaway'a. Pamiętajcie, że gameplay rusza 29 w piątek. I tutaj macie wszystko o tym opisane na medium artykuł. Ja postaram się też zrobić Wam na ten temat film, co się będzie działo. Pewnie dopiero wskoczy w piątek. No i też macie podane tutaj wymagania, co trzeba dokonać, żeby tutaj otrzymać taki token. Ja z tego, co widziałem, taki token otrzymałem, także nie wiem, czy wcześniej już robiłem tego giveaway'a, czy po prostu za to, że byłem we wszystkich misjach. A jak zauważycie, jeżeli posiadacie karty Kolonizę Mars, to zauważcie, że te ceny bardzo wysoko podskoczyły. No i w mojej opinii też warto z części tych kart się gdzieś tam wykeszować, czyli zrealizować zyski. Nikt z nas do końca nie wie, ile, czy w ogóle da zarobić ten token Martia na stackingu, jak będzie cały gameplay wyglądał. Ja część kart zostaje, tych takich lepszych. Oczywiście one są również na markecie, ale w takich kwotach przehajpowanych. Jeżeli ktoś po prostu za taką kwotę kupi, trudno, najwyżej będziesz szukał gdzieś tam próbę odkupienia. Natomiast część tych słabszych kart po prostu zostało wystawionych i mam nadzieję, że one gdzieś tam się sprzedadzą i częściowo zrealizuje zyski. No i odnośnie Alien World, to co Wam powtarzałem, że Alien World gdzieś tam czeka na dobry okres, tak? Teraz jest hype z powrotem na Play to Earn. Myślę, że to właśnie będzie taka jesień Play to Earn. No i odpalili mi się Binance'a. No dla mnie, ja przyznam szczerze, że w ostatnim czasie rzadko się troszeczkę logowałem. Raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. No i gdzieś sam nie zauważyłem, a mam ich social media podpięte. Jakoś to słabo reklamowali, albo już tyle mam podpiętych projektów, że pewnych rzeczy nie dostrzegam. Muszę sobie chyba nową zakładkę zrobić, projekty, w których jestem, żeby nie przegapić tych wszelkich jakichś nowych informacji. No i tutaj wystarczy po prostu zalogować się MetaMaskiem i wszystko się dzieje po sieci BSC. Jak z tego, co widziałem, to już misje są odpalone, na razie nie można dołączyć, bo one są w trakcie, także trzeba czekać na nowe misje. Jeżeli chodzi o Sovrare, no to mamy informację Undinese. Tutaj z kartami na kolejny sezon dołączyło. Naraz mamy informację odnośnie Ramp Network, że depozyt do Sovrare po ETH będzie bez żadnego gas fee. Ja powiem Wam, jak realizowałem zyski na bramkarzu, wysyłając na Binance'a, bo jest bardzo fajna możliwość podania adresu bezpośrednio giełdowego, bez jakichś tam czary-mary. Tak jak wcześniej było przez MetaMask'a, trzeba było, kilka razy się fee płaciło. I byłem przygotowany tak, że gdzieś tam jakieś te fee wysokie zapłacę, to tak cała kwota, którą chciałem zrealizować i przesłać na Binance na zakup jakichś tam różnych projektów, po prostu dotarła w całości bez żadnego potrącenia. Także rzeczywiście widać, że to skalowanie im się udało i jednak można coś tam na tym Ethereum podziałać tak, żeby to w miarę spoko funkcjonowało.
Jeżeli chodzi o Crazy Defense Heroes, to na taką samą, że tak powiem, na końcówkę można tutaj powiedzieć, że macie Halloweenową inwazję. I tutaj pamiętajcie, że tylko to, nie tylko tokeny Tower, ale teraz jest ta akcja z tymi tokenami JGGG. Też je można gdzieś tam uzyskać, także myślę, że warto. Ja w zależności od swojego czasu zobaczę, czy mi się uda cokolwiek jeszcze tutaj w Crazy Defense Heroes porobić, bo jak widzicie, sporo jest tych gier i trzeba gdzieś tam rozsądnie dysponować tym czasem. Odnośnie jeszcze takich ważnych rzeczy, a propos Saurare, to pamiętajcie, że najlepiej dzisiaj gdzieś powoli ustawiać sobie drużynę. Ja zawsze ustawiam dzień albo dwa dni wcześniej, przed ruszającym weekendem, i potem tylko sprawdzam preview w składach. Pamiętajcie, na Discordzie macie taką informację, gdzie sprawdzać, dla jakich link. No i druga taka ważna rzecz, pamiętajcie o Real Fever, tak? Fantasy ligi też również ustawiajcie dużo wcześniej, ewentualnie w piątkowe popołudnie, tak żeby przejrzeć preview i ustawić składy przed godzinami. Ja też w niektórych ligach często zapominałem, a gdzieś tam ustawiałem przed godziną 18, nie zawsze już potem można było ustawić, bo za chwilę mecz się zaczynał, także starajcie się to robić wcześniej, a myślę, że wyniki będą wasze jeszcze lepsze. Jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy, to by było na wszystko. Ja zapraszam na dzisiejszy live z Krypto Ekipą o godzinie 21. No i pamiętajcie też o moim piątkowym live o godzinie, też się odbędzie o godzinie tutaj 21. Myślę, że troszeczkę porozmawiamy sobie o farmingu i o tym, co ciekawego się dzieje na Waxie, bo Wax odżył, ale też pewnie poruszymy o kolonizę Mars, bo będzie Farsight, także będzie się ciekawie działo. To tyle na wszystko. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, na razie, cho.